Państwu, witam się z Wami w środę. W środę 12 kwietnia 2023 roku. Były święta i się skończyły, jest po świętach. Niestety mało nagrywałam przez święta, muszę przyznać. Tak się złożyło. Jeszcze w sobotę, jeszcze coś tam nagrałam, bo była ta gra. Tak w niedzielę też coś tam nagrałam, ale już jakoś tak bez wielkiego, wiecie, przejęcia. W poniedziałek świetnie się bawiliśmy. Mieliśmy naprawdę piękny, lany poniedziałek. Zlewaliśmy się tutaj, oblewaliśmy się tutaj bardzo mocno wodą. Byli moi rodzice i no i nie tylko. I naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo fajnie. W związku z tym, że było bardzo ciepło, to nie szczędziliśmy sobie. Nie używaliśmy żadnych psikawek, tylko wiadra i butelki i szły w ruch. Także było bardzo fajnie, śmiesznie. I właśnie żałuję, że nie ustawiłam gdzieś aparatu, żeby trochę podagrywać. Ale wiecie, no, w takich sytuacjach wszystko dzieje się szybko, nie? Więc to był poniedziałek, potem przed wtorek i jeszcze mieliśmy taki długi rozbieg przed powrotem do obowiązków, do szkoły i innych rzeczy. Także dopiero dzisiaj tak naprawdę wracamy w rytm, między innymi taką rutynę związaną z nagrywaniem. Jadę właśnie, ogarnęłam trochę w ogóle dom po świętach, bo wiecie jak to jest, przez święta się nie dba o rzeczy, tylko po prostu my przynajmniej chcieliśmy jak najwięcej czasu spędzić na dworze, tym bardziej, że było bardzo ciepło, więc tam bardzo na to nie patrzyłam, jak tam, wiecie, sytuacja w domu wygląda, więc dopiero dzisiaj trochę ogarnęłam, Paweł też. No i jadę teraz po dzieciaki. Wcześniej jeszcze muszę zajrzeć do Rossmana, bo trochę rzeczy mi się pokończyło. Niedużo, ale coś tam potrzebuję kupić, więc jadę. Chciałam kupić normalną wodę, bo zabrakło nam wody. Mieliśmy tylko jakąś wstrętną, którą Paweł kupił gdzieś przez przypadek. Nie wiem, już nie pamiętam. Wysowianka się nazywa. Chciałam powiedzieć, że to jest najgorsza woda, jaką w życiu piłam. Nie sądziłam w ogóle, że woda może tak źle smakować. Smakuje, jakby była po prostu zasmaczona plastikiem, przysięgam. I w ogóle nie wiem, czy właśnie w związku z tym, że tej wody nie opiłam dzisiaj w nocy, bo tak mi się pić chciało. Czyli to właśnie od tej wody się źle nie czułam. Całe przedpołudnie dzisiaj przeżywałam, było mi niedobrze, nie wiem, jakaś po prostu... coś mi było. No teraz zjadam suchy kawałek chleba i jest lepiej, więc zbieram się, jak mówiłam. Jadę po dzieciaki, jadę do sklepu. No i co? I ten tydzień będzie krótki, bo skoro już mamy środę, to wiecie, byle do piątku, jeszcze 2 dni i koniec. Teraz już tak do majówki mniej więcej mamy jeden obowiązek mniej w postaci basenu, dlatego że są jakieś prace konserwatorskie zaplanowane na najbliższy czas. I basenu nie będzie, co no wiadomo ma to swoje plusy, po prostu będziemy mieli więcej czasu popołudniami w domu. Ale to nie potrwa długo, dosłownie tam chyba 2 czy 3 tygodnie. Także tak. No, to jadę. I postaram się jeszcze nagrać coś dzisiejszego popołudnia. Być może i Paweł też coś zrobi. Marka. I Alicja powiedziała, że to jest już ostatnie obstawienie. To po co ty ją biłaś? Ładnie to tak, żeby chłopak dziewczynę bił? No właśnie, zastanów. A szczególnie chłopak dziewczyny. No właśnie. Chłopak. Musimy o tym pogadać, Władysław. Chłopak z chłopakiem to rozumiem, ale dziewczyna z chłopakiem to raczej nie. A Władysław gdzie? Gdzieś tu biegł, na górę. Tam jest! Ty łobuzie!
pierożki od babci. Nie, nie mam słów. Chodź, Władysław, obrażeniuszu. Chodź. No. Mogą być podpieczone. Mogą być podsmażone, tak? Podsmażone. O to ci chodzi, tak? Tak. Dobrze. Władek, masz te spodnie założone dziwnie? Co? Słucham? Mnie boli. A boli cię? Wywaliłeś się? Musi się ochłodzić kolanko. Co? Okej, chodź. Władek, hipnotyzujesz go? Nie. Co będziesz jadł? Nie wiem. Ja to już wiem, może to zjeść. Jak się patrzy, Niuniu.